Siemanko ludzie, dzisiaj zajmiemy się orką torfu i na początek, na dzień dobry, pokażę wam jak pług się oblepia. Trzeba przeskrobać to trochę. Generalnie to i tak nic nie da, bo zaraz się momentalnie zalepi, ale no spróbuję. Ładny czarna, niby się wydaje ładna czarna ziemia, a to się okazuje, to jest torf, że na tym to mało co urośnie, bo tak, będzie mokro, to wymoknie, będzie sucho, to wyschnie, bo ta ziemia nie jest taka zwięzła, chociaż mówię, kolor wydaje się być bardzo fajny, wygląda jakby to miało być pierwsza, druga klasa ziemi, nic z tych rzeczy, jest tutaj czwórka klasa ziemi i to jeszcze właśnie, to tak jak mówię, torf. Jeszcze o tam jak na zgórku zaczynałem pole robić, to szło ładnie, ale im niżej tu schodzę do łąki, tym coraz bardziej to oblepia i chyba po prostu oskrobię to raz i tyle, ale więcej nie będę skrobał. No tutaj będzie takiego swojego rodzaju redlenie, chciałem przetestować koniecznie tutaj, skoro już mam ten pług, jak on sobie będzie tutaj się sprawdzał. Raz jakiś tam wyorałem jakieś stare kilkudziesięcioletnie drzewo, bo tutaj w latach 70. czy 60. no to takie zakrzaczenie było, czyli ponad 50 lat łąka była, a taki pawnic 14 stwierdził, że nie, on robi pole. No i mamy właśnie taki efekt. Kiedyś mówiłem, że to orać torfy, aby orać, to lepiej łąkę zostawić, no ale weźcie, zostawcie łąkę, znajdźcie godnego dzierżawcę na tą łąkę, który zapłaci jeszcze, a tak to sam sobie tyle co na paliwo wydam, obsieję łubinem i jednak wychodzę na plus, bardziej niż miałbym mieć tutaj łąkę. A nawet lepiej, żeby tu ugór był, jeżeli nie uda mi się wjechać wiosną, no po prostu nie robiąc nic, mam to co mam i tyle. I niestety tutaj trzeba trochę wolniej orać. Orze z prędkością 7 km na godzinę, głębokość ustawiona coś pomiędzy 25 a 30 cm. Żeby jak najgłębiej przewrócić tę nieprzegnitą część trawy, tak będzie lepiej widać. Później w drugiej części filmu pokażę wam, jak już w normalnych warunkach będę orał pole po rzepaku, takie małe pole, 30 arów. Dobrze jest, że tutaj jest zabezpieczenie resorowe, bo jakbym coś trafił na coś twardszego, to uchroni mi tutaj korpus. Ale jeszcze nie widziałem, żeby to mi było potrzebne. No, tak jak mówię, nie ma sensu tego skrobać, bo to i takie są lepione. Jak zmienimy teren, to się pług obczyści sam. Bo już na normalnej ziemi, oczywiście na jakimś piasku. A zresztą po co ja cofam, jak i tak tutaj muszę poprzeczkę robić. No na normalnej ziemi to pług idzie jak marzenie, nic się nie zapyka, nic się nie przylepia, już farb nie ma na odkładniach, ani na lemieszek, ani na nigdzie tam. I idzie. No tak jak mówię, tam jedno drzewo wyorałem, ale tu już wiosną sobie pomyślę, co z nim zrobić. I tyle, a więcej to co? Będziecie mogli poglądać z zewnątrz. Myślę, że to będzie bardziej atrakcyjny widok niż tutaj ze środka ciągnika. Mam nadzieję, że na jakiś granat przedwojenny nie trafię tutaj. Dojadę do końca tylko.
ma co robić ciągnik. A, i jeszcze powiem wam jedną rzecz. Ten test tego pługa, tak jak był, tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że wolę do tego ciągnika mieć 3 duże korpusy w pługu, niż jakieś 4 mniejsze, bo oczywiście mógłby pociągnąć i 7 skib, jak wezmę pług podrywkowy, ale tu skiba skibie nierówna jest, więc ja będę bardziej celował w jakiś taki pług, który będzie miał 3 takie właśnie duże korpusy. Może jak kiedyś, nie wiem, poszczęści mi się coś czy coś, no to nie wiem, nagle się uzyska gdzieś więcej pieniędzy, no to bym kupił tego Fernelanda, ale w tym momencie na pewno to są tak duże pieniądze, że mnie nie stać. Chyba, że może mi atrakcyjną cenę zaproponują. Nie wiem, po testach będę z nimi rozmawiał na pewno na ten temat. Dobra, to tyle skąd. No to teraz widać, że tu kiedyś był teren zakrzaczony, leśny. Kiedyś się nie chciało wszystkiego drzewa wyciągnąć, to się zakopało, łąka była, a teraz pług wszystko wyciąga. O kurde! Gnije już, ale... Niech leży tu na...
Jestem na drugiej działce, troszeczkę oddalonej, raptem kilkaset metrów od tej działki, co widzieliście niedawno. Od razu, że tak jakby robię wszystkie zabiegi na raz, na jednej, na drugiej działce, żeby nie jeździć po dwa razy. No i tutaj, tam obczyściłem już pług na polu, tutaj porobiłem dwa razy, znaczy cztery razy wzdłuż pola, no i znowu się trochę oblepiło, ale to już tyle dlatego, że tam jeszcze pozostałości takie zostały. No tutaj widzę, że resory pracują, tu na tym polu, nie wiem, może kamieni jest więcej pod spodem. Tam czasami widzę, jak taki odrzuci trochę korpus. Teraz jak na złość na film, to tego nie będzie. No tak. No w każdym razie, no... O, podskoczyło raz. Zobaczcie, jaki duży głaz. Tutaj pole takie jest trochę lepsze. Tu był rzepak. Pszenicy nie siałem, bo jak ja mam siać tyle pszenicy na lepszej działce 30 arów, to wolę już jęczmienia zasiać i będę miał jego trochę więcej. Od razu jak zatankuję opryskiwać, to będzie go, no, będę miał konkretną ilość do popryskania. Tak jak mówiłem, pszenicy więcej nie sieję w tym roku. Znaczy w ogóle w tym roku nie sieję pszenicy, co nie znaczy, że w ogóle nie będę siał, może w przyszłym posieję, zobaczymy. No i tutaj jest już wykonywana orka na zimę. Głębokość jest już uniwersalnie ustawiona, mniej więcej tam 25 cm. Tam na torfie to na pewno głębiej to wchodziło, bo kółko się opierało i tak, wiecie, na torfie jak na gąbce, czyli tam na 30 cm, ale to nic, niech przerzuci tam to dobrze, konkretnie tę nieprzegnitą trawę. No a tutaj ładnie idzie. No już jeden przejazd zrobiłem, tam na ostatniej odkładnie się odkleiła, tutaj już te dwie pierwsze odkładnie są czyste i tyle. Dobra, także taki odcinek, macie dużo przejazdu na torfie, pług się sprawdził świetnie, naprawdę gdybym był jego właścicielem, byłbym bardzo zadowolony, ale na razie tego nie mogę powiedzieć, bo nie jest mój. No i tyle w tym odcinku, na razie wam i cześć.